chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój. To właśnie takie słowa aniołowie zaśpiewali w dzień narodzenia Bożego. I to chyba dla nas chrześcijan początek tego wszystkiego, czego moglibyśmy sobie życzyć. Droga wspólnoto, przyjaciele oblubieńca, drogi bracie, droga siostro, życzę przede wszystkim wam tego, abyście na nowo zachwycili się chwałą Boga. Bo to ta wysokość, niebo, jest otwarte dla nas i widzimy, kim On jest. Widzimy, jak bardzo nas kocha. Widzimy, jak bardzo chce nas mieć blisko siebie. Dlatego z głębi serca można wyśpiewać właśnie tą chwałę. Chwała Mu. Bądźmy żyjącą chwałą Boga. Ale na tej ziemi, która czasami jest trudna, czasami jest popękana, czasami podzielona, niech będzie pokój. Bardzo tego pokoju dzisiaj nam trzeba. Dlatego też tego pokoju życzę Tobie. Życzę każdemu z Was, żebyście go sami doświadczyli w sercu, doświadczyli go w rodzinach, doświadczyli go w relacji z drugim człowiekiem, ale też abyście ten pokój potrafili nieść dalej, tym pokojem potrafili się dzielić z drugim człowiekiem. Abyście byli tymi, którzy z jednej strony doświadczają tego pokoju, ale też abyście z drugiej strony byli tymi, którzy ten pokój przekazują dalej. Niech te święta Bożego Narodzenia będą dla Was takim czasem radości, takiej głębokiej radości, takiej prawdziwej radości, mimo trudności, które być może przeżywasz w swoim życiu. Tych trudności, które wypływają z różnic między nami. Mimo tego, co może jest jeszcze nierozwiązane w Twoim życiu, w Twojej rodzinie. Ale nie dajcie się temu wszystkiemu. Nie dajcie się podzielić, nie dajcie się wystraszyć. Niech ta Boża radość, niech ten Boży pokój, niech ta Boża obietnica pełni życia w Chrystusie, który dla nas się rodzi, będzie dla Was źródłem tej mocy, którą możecie dalej się dzielić i czynić pokój. Wesoły, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia dla Was wszystkich i szczęśliwego Nowego Roku.